w zeszłym roku zawnioskowaliśmy o środki. Znaczy najpierw zaczęliśmy budować, a później zawnioskowaliśmy o środki, czyli takie małe ryzyko. No i pewną część pieniędzy dostaliśmy, no niezbyt wielką, bo 1/3 wartości inwestycji, czyli jak wartość inwestycji tej wstępnie była 300 tysięcy, no to otrzymaliśmy 110 tysięcy. Wartość tego zadania to ponad 400 tysięcy, dlatego że na początku w zadaniu nie było monitoringu i nie było oświetlenia. Mamy tutaj też drugą bardzo ciekawą za boiskiem wielofunkcyjnym inwestycję i tutaj dziękuję panom. Nie widzę tu pan Mroziewicz, Konrad. Jest pan Konrad, świetnie, bo pan tutaj nam pokoordynował sprawy związane z tym placem do street workoutu. I bardzo się cieszę, no jest to pierwsza tego typu inwestycja na terenie Pułtuska. Jeżeli okaże się, że trzeba takich więcej, to będziemy budować. Koszt tej inwestycji jest według mnie niezbyt wielki, bo 40 parę tysięcy, tak? Tak, 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 tak. Ktoś powie, a gdzie są drogi, a gdzie inne sprawy. To wszystko będzie. To wszystko będzie, ale zaczynamy od małych spraw i czekamy na pieniądze ze środków zewnętrznych, na środki zewnętrzne. I drogi, i chodniki. Wiem, że to jest priorytet w naszym mieście i to również będzie. Bardzo się cieszę, zaszczyt to dla mnie, że ksiądz proboszcz zechciał wziąć udział w naszej uroczystości i wierzę, że będzie tutaj bezpiecznie. Dziękuję tutaj wykonawcy, który nie jest obecny. Dobrze mówię? Nie ma tu wykonawcy, prawda? Nie widzę. Ale jest inspektor nadzoru,